Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac Afterbirth. Długo się nie pojawiały odcinki, a bardzo pozytywny odzew zostawiliście. Tam chyba było ze 150 kciuków w górę, chyba tam z 1000 wyświetleń, więc jak na serię nie shakesową powiedzmy, no to bardzo fajne wyniki. I okej, tam domagaliście się już kolejnego odcinka pod filmami Shakesa, więc jest. Nie miałem ostatnio weny do nagrywania tak naprawdę, więc gdyby nie ta aktualizacja shakesowa, to tak naprawdę żadne filmy by się nie pojawiały. Więc dobra, no teraz ja to nagrywam w czwartek, wy to dostaniecie albo jeszcze dzisiaj, albo w piątek, więc postaram się w weekend może coś na zapas z tego Isaaca nagrać, zobaczymy. Lecimy, nie ma co tutaj gadać. Mamy włączonego jednego moda, mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać, czyli to, co nam tam pokazuje, co robi dany itemek, żeby nie być takim, wiecie, nic nie wiedzącym, powiedzmy. I okej, klikamy New Run i tak naprawdę ostatnio odblokowaliśmy w pierwszym odcinku trochę postaci. Save jest oczywiście ten sam i tutaj chodzi mi po głowie ten Lazarus, on tak jakby nie ma żadnej specjalnej, powiedzmy, umiejętności za bardzo, ale mimo wszystko zobaczcie, że on ma sporo HP, spore obrażenia, więc jest generalnie taki spoko. Też ten Samson w sumie mi tutaj tak delikatnie po głowie chodzi, ale dobra, dzisiaj Lazarus, a najwyżej następny run to będzie właśnie Samson. Druga sprawa, pisaliście mi bardzo dużo porad pod poprzednim odcinkiem, między innymi, że dobrze mi idzie unikanie pocisków, w co wątpię, no ale okej, i żebym grał na hardzie zamiast na normalnie. No to po prostu na tym hardzie będziemy sobie grać. Klikamy Lazarusa i lecimy. Myślę, że nie ma co przedłużać. No mamy od razu, że nie wiemy, ile mam serc. O, to jest XL, no to też tak średnio. Dobra, to jest zwykły, więc okej. I teraz tak, co było, powiedzmy, ostatnio? Pisało mi większość osób raczej, żebym resetował do momentu, do którego nie znajdę jakiegoś fajnego itemka, po to, aby te odcinki były ciekawsze. Natomiast ja stwierdziłem jednak, że nie ma co, że jednak sobie będziemy po prostu bazować na tym, co nam gra sama da. Więc jakby, o, Tears Down, to ciekawe. A tu w ogóle startujemy z jakąś ten. A, to mi nic nie dało, okej, czyli już zaczyna się super. Z tym, co mi po prostu sama gra da, więc jakby nie ma co tutaj sobie pomagać sztucznie. I właśnie tam w sumie chyba tylko jeden komentarz był, który coś takiego mówił, a reszta to była, żeby właśnie sobie tych itemków szukać przed nagraniem, w sensie tego pierwszego jakiegoś fajnego. Ale stwierdziłem, że nie ma co tego robić. Będziemy od startu, tak jak mówię, polegać na tym, co nam tutaj gierka, powiedzmy, tak jak mówię, no da. Dobra, i mamy okej, to w sumie nie jest taki zły itemek, ale tu możemy rolować, więc wiecie co, ja sobie jeszcze, bo rolować możemy za golda albo bombką, ja się jeszcze tutaj wstrzymam, nie będziemy tego brać, tu też mamy w sumie bombę, żeby użyć na ten niebieski kamyk, to też by się na pewno przydało. Okej, mamy pierwszą bombę, najpierw na kamyk zużyjemy mimo wszystko i dwa serca, więc jak najbardziej się opłacało. No i teraz jeszcze spróbujemy sobie poszukać jeszcze jednej bomby, żeby właśnie... O, tutaj te piżamki, ten w nas strzela, żeby właśnie sobie spróbować coś tam lepszego wydropić w tym treasure roomie. No bo ten itemek jest w teorii spoko, ale też szału nie robi, powiedzmy. Dobra, okej, tutaj mamy tych, no to trzeba uważać mimo wszystko. Cyk, okej, jaki unik. Już tu na pierwszym, powiedzmy, piętrze muszę robić takie uniki, no to ten hard nie zwiastuje dobrze. Zwłaszcza, że jeszcze taki mam malutki zasięg, a dobra, już nam został tylko ten. Myślałem, że jeszcze ten, co strzela, okej. No i znowu niestety nie ma żadnego itemku. Kolejny niebieski kamyk, więc chyba wracamy do tego treasure roomu i chyba bierzemy to, co dało. Nie ma sensu, ewentualnie kolejną bombę sobie zużyjemy tu na kamyk, bo jednak chyba wolę serca, zwłaszcza, że wiecie, no to tam losuje losowo, powiedzmy, ta maszynka, więc no jakby może nam coś gorszego równie dobrze wypaść. Także nie ma co, dobra, tutaj tych grubasów trzeba porozwalać, dosyć ciężkie te pokoje, jednak widać, że to już nie jest normal, tylko że hard. Ten nam się tutaj spierdział na mordę, o, ten w ogóle w nas pluje, nawet nie wiedziałem, takim zielonym. Dobra, tu mamy czarnego, czarny chyba wybucha, o ile dobrze pamiętam, dokładnie. No i tu jeszcze zwykły, chwila, moment i powinien paść. I mamy bombkę, okej. I co my chcemy z tą bombą zrobić? Czy my chcemy zaryzykować? Dobra, wiecie co? Może zaryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to mówią.
Sobie pójdziemy tu, cyk, użyjemy tej bomby, no i żeby mi coś fajnego. Okej, wyleciało mi totalne gówno, więc nie opłacało się, ale spoko, spoko, nie poddajemy się, tylko lecimy dalej. Może jeszcze jakoś tam po bossie dostaniemy bombę, to sobie tego niebieskiego kamyka rozwalimy. Do Secret Roomu no też niestety nie wejdziemy, bo tych bomb mamy deficyt. Dobra, cyk. I okej, dosyć ciężki pierwszy boss, jakby nie było. Także spróbujemy go tu w miarę szybko rozwalić. No to będzie trochę szło, bo jednak te obrażenia mamy niewielkie, niestety. O, tu nam nawet spawni muchy z dżadżami. Cyk, tutaj unik, on też raszuje. Oj, uwaga. Dobra, myślałem, że jeszcze raz będzie raszował. Znowu spawni, ale spoko, no powoli go tu wyklikamy. Tylko im dłuższa walka, tym można się zapomnieć i dostać głupie obrażenia. Tak to niestety działa w tej grze, ale spoko. On tutaj bodajże, jak zejdzie tam do jakiejś ilości HP, uwaga, to zostaje mu sama głowa, raszuje. Zostaje mu sama głowa i ona chyba w nas strzela, o ile dobrze pamiętam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nawet nie pamiętam. W sumie zapomniałem, że można go, ten raż mu tak jakby baitować i jak on przeleci przez te muchy, to sam je rozwala. To też nie jest jakby głupie. No i zobaczcie, została sama głowa i teraz będzie w nas strzelał dosyć często, z tego co widzę. Uwaga, kamień nas zablokował. Dobra, muchy się pozbyliśmy, więc teraz musimy uważać na te jego strzały. No i sam w to wlazłem, super. Okej, no w sumie ta wersja jest, można powiedzieć, cięższa niż jak był na tym koniu. Jakby nie było. Dobra, cyk. Okej, i jeszcze tu. I dobra, i odblokowaliśmy. Book of Revelation nam osiągnięcie odblokowano. I mamy Cube of Meat. Cube of Meat to jest taki item, który musimy zebrać. Jak sami widzicie, są 4 levele. No i generalnie powiem wam szczerze, że średnie, no bo mówię, no trzeba jednak mimo wszystko to zebrać. A w ogóle co, jak my stoimy i się nie ruszamy, to oni nas nie biją, czy o co chodzi? Bo tak się w coś zamieniamy, tylko nie wiem w co. To jest chyba ten item, który zebraliśmy w Treasure Roomie, ale nie jestem pewien. Dobra, no nie mamy żadnej bomby, więc od razu lecimy na kolejne pięterko. Jak widzicie, tutaj już mamy więcej tych pięter, bo już nam się serce matki odblokowało. Ja myślałem, że to nam trzeba kilka runów wygrać, a to się okazało, że wystarczy jeden. I już mamy kolejne piętra odblokowane, więc pewnie ten odcinek będzie dłuższy. Zwłaszcza, że ja tutaj bardzo nie speedrunuję, tylko sobie powoli to wszystko czyszczę. Okej, ten Cube of Meat chyba też zadaje obrażenia, dokładnie, więc możemy tutaj na takich słabych rywali go używać. Oj, tutaj bardzo dużo ognisk, które strzelają. No ale w sumie... Cyk. Dobra, bo one raczej mają takie spowolnione tempo. Także na spokojnie, dobra, zamieniły się w zwykłe, mamy bateryjkę, która nam się na ten moment nie przyda, bo nie mamy żadnego spacebara. I a, dostałem, bardzo głupio, ale dobra, od razu dwa serca zebrane. I to jeszcze dostałem za całe serce, bo to od tego ulepszonego, no ale trudno. Tears Down, więc ciekawa, można powiedzieć, ciekawy pills. Ciekawa tableteczka, ale oczywiście ją wyrzucamy, żeby przypadkiem nie użyć i lecimy dalej. No, bardzo duża szansa jest, że będziemy mieli Devil Room, więc spoko. Jednak nie dostaniemy raczej na tym pokoju obrażenia, które by nam zabrało czerwone serce, bo mamy tych niebieskich sporo. Dobra, pianka wybuchła sama, więc jak najbardziej na plus. Te muchy musimy rozwalić. Zobaczcie, jak my długo bijemy te muchy. No, te nasze obrażenia są po prostu mierne, no ale trudno. Kolejna pianka. Kolejna wybuchła, one nieraz się stresują i same wybuchają. To tak swoją drogą, zresztą widzicie, że one od nas uciekają. Cyk. Oj, mamy jeszcze serduszko w razie czego, ale raczej nie planujemy go stracić. Dobra, no dawaj. Pianczarzu, cyk. Okej, i lecimy dalej. Patrzę tu jeszcze przy okazji, czy nie ma niebieskiego kamyka, ale z tego co widzę, nie ma. Także kolejny pokoik, musimy trochę przyspieszyć, no bo jak mamy te dwa dodatkowe piętra, to jednak... To jednak troszkę nam zejdzie, żeby porobić to. Te tutaj piżamki, jak wejdą w ogień, to się podpalają i przez to są takie bardziej, powiedzmy, agresywne, z tego co wiem, czyli dalej skakają i tak dalej, więc lepiej nie dopuszczać, żeby się podpalały. No ale to jest specjalnie tak pokój zrobiony, że ten ogień mamy na środku i one sobie mogą wejść na spokojnie i właśnie się podpalić. Dobra, cyk, i lecimy dalej. Tu pokój pełen much. Czy my chcemy szukać Treasure Roomu, czy już nie chcemy od razu pójść do bossa? Chyba poszukamy, bo w Treasure Roomie zawsze jest okazja
na jakiś itemek, który nam obrażenia poprawi. Czy tutaj by był Secret Room? Pokażcie mi. Dokładnie jest, bardzo fajnie. I mamy jakąś skrzyneczkę, ale troll bombki, więc no to nie jest nic specjalnego. Dobra, tu widzę, że jeszcze jakiś duży pokój jest, który sobie oczywiście sprawdzimy. Tam już powinien być Treasure Room. Dosyć spore te pokoje. Nie wiem, czy hard ma wpływ tylko na to, jacy są przeciwnicy, że tam są generalnie mocniejsi, czy też ma wpływ na to na przykład, że po prostu te pokoje są jakieś większe, czy coś w tym stylu. Możecie mi w sumie napisać, bo nigdy się tym jakoś bardzo nie interesowałem. Tu mamy tego wielkoluda, jego to będziemy bić 100 lat. Mamy jakąś tabletkę, czy to nie będzie przypadkiem Tears Down? Spróbujmy. Nie, staliśmy się po prostu więksi. To generalnie nic nie robi, nie zwiększa nam obrażeń ani nic, tylko po prostu jesteśmy więksi rozmiarem, więc jakby no nic szczególnego, nie oszukujmy się. Dobra, bardzo dużo tych ulepszonych przeciwników, także trochę ten pokój czyścimy. Okej, tu fajnie wszedł wybuch i jeszcze tą piżamę. Mamy kluczyk już drugi, także też jak najbardziej spoko, żadnego niebieskiego kamyka nie ma. Okej, wchodzimy. No i kogo mamy? Mamy takiego, można powiedzieć, frienda, który spawni muchy, i te muchy robią dosyć duże obrażenia, także akurat ten itemek jest, można powiedzieć, bardzo na plus. O nie, znowu te piżamy i chyba jedna znika z tego, co widzę. Ten musimy rozwalić, ten płomień, w miarę szybko. Aha, ona znika, ale i tak ją było widać, więc dobra, to jakieś dziwne. Nie mamy w ogóle żadnych monet, także sklepik omijamy i lecimy dalej. Lecimy już tak naprawdę na bossa, nie ma co się zastanawiać. Secret Room odkryty, przypadkiem, bo przypadkiem, ale udało się. Pisaliście mi o tych secretach, jak tam je zdobyć, ale pisaliście mi dokładnie to samo, co ja wiem, tak jakby, a i tak ich nieraz nie potrafię znaleźć, więc no niestety tak to bywa. Druga sprawa, bo tak jak mówię, no sporo tych rad było mimo wszystko od was w komentarzach. Druga sprawa, pisaliście mi, żeby w sklepie ładować ten jakby, powiedzmy, bankomat, tam gdzie można wpłacać monety, bo im mamy tam więcej monet, tym jakieś nowe itemki odblokowujemy, tym jakieś, tym tam coś się generalnie w grze dzieje, i ja o tym wiem, ja wiem, że coś takiego jest, tylko właśnie w tym ostatnim odcinku nie wiem, czy tego nie miałem w żadnym sklepie, czy o co chodziło, bo totalnie o tym zapomniałem. No raczej jakbym to miał, w sumie mogłem obejrzeć tamten odcinek kawałek, ale nie sprawdzałem już przed tym odcinkiem. Generalnie nie wiem czemu. Nie wiem czemu właśnie tak było, że ja totalnie ignorowałem tą maszynę, nie powinienem. Dobra, mamy Hellwapa, to jest akurat super. I mamy ten właśnie Devil Room. I w tym Devil Roomie co my chcemy zdobyć? Poczekajcie. Co to nam daje? Damage Up i 3 czarne serca, więc to jak najbardziej bierzemy. Spoko. I teraz co to nam daje? Damage Up i Speed Up, więc też nam daje spoko, zobaczcie. I o tym właśnie mówię, że te itemki z Devil Roomu są naprawdę bardzo mocne. No obydwa nam dały Damage Up, więc teraz będziemy bić na pewno większe obrażenia o wiele. Także no ten Devil Room opłaca się mieć i mamy na niego 100% szans, jeżeli nie stracimy w drugim piętrze czerwonego serca. Także no tak jak mówię, no jak najbardziej warto. Dobra, cyk, lecimy do kolejnego pięterka. No dwa damage upy, więc mam nadzieję, że będzie to jakoś szybciej szło. Te muchy też swoją drogą się skalują z naszymi obrażeniami, więc im my mamy większe obrażenia, tym jakby one więcej biją, więc to też jest jak najbardziej na plus. Dobra, o, już widzę kamyczek z X-em, który będzie trzeba zaraz dostać. Tego szybko rozwalimy. No jakoś to można powiedzieć, że sprawnie idzie, także nie jest źle. I mamy jedno niebieskie serce, więc też spoko. I lecimy dalej. No i co? Czy my tutaj chcemy dalej sprawdzać wszystkie pokoje, czy po prostu Treasure Room i Boss? Tak się w sumie zastanawiam, jak tutaj robić. No ale zobaczymy. Dobra, Pretty Fly. Pretty Fly to jest taka mucha, która lata obok nas i może nam jakiś pocisk przyjąć na siebie, powiedzmy. Oj, to jest niedobre, to trzeba szybko rozwalić. Te muchy wybuchają, a to jest ciasne pomieszczenie. No, rozwalaj się. Dobra, cyk, i chyba jeszcze jedna, ta wybucha, ale pociskami, dokładnie. Dobra, lecimy dalej i tutaj mamy arenkę. I tą arenkę w sumie możemy spróbować. Dobra, mamy, ojojoj, bym wszedł w przeciwnika. Mamy troll bombkę. Czy się opłacało? No trochę tych monet dostaliśmy i w sumie bombę też, no to się opłacało. Tylko teraz nie stracisz żadnego serca i będzie jak najbardziej na plus. Cyk.
Czytałem trochę o tych arenach. Niektóre są takie, że trzeba mieć wszystkie serca, żeby wejść. Niektóre są takie, że trzeba mieć tylko jedno, żeby wejść. Także no to zależy, więc też tam dokładnie nie wiem, która jest która, no ale to nie jest aż takie istotne. Po prostu jeżeli będziemy mogli wejść, to wejdziemy, jeżeli nie, to nie, no nie? Nie ma co tam się zastanawiać. I co więcej, no i tak jak mówię, no rady generalnie dawaliście mi takie głównie, które raczej tam gdzieś z tyłu głowy miałem, więc no też nikt mi nie napisał, jak dokładnie tą grę przejść. Napisaliście mi, że trzeba zdobyć, żebym dążył do tego, żeby każdą, tu by się przydało latanie, tak swoją drogą, dążyć do tego, żeby każdą postacią, co to jest? Poczekajcie, zaraz przeczytam, tylko te ogniska strzelają i ja tutaj chcę je rozwalić, żeby mi przypadkiem nie zadały obrażeń. Dobra, cyk. Co to jest? A, to jest chyba spoko. Dobra, cyk. O, no weź. Dobra, wziąłem. Straciłem co prawda serduszko. Ale chyba się opłacało, tak mi się wydaje. I jeszcze tutaj stracę pół, no ale dobra, nieistotne. Mam nadzieję, że się opłacało. No, chyba to będzie git. Dobra, nieistotne. No i tak jak mówię, no... napisaliście mi, że właśnie, żeby przejść całą grę, to trzeba zdobyć wszystkie odznaki na każdej postaci, czyli przejść po prostu dosłownie każdego bossa. No to jest dosyć ciężkie, nie oszukujmy się. Natomiast ja na przykład pokonałem tym Isaaciem matkę, czyli powinienem tam chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, powinienem dostać pierwszą odznakę i nie dostałem. To też mi w razie czego możecie napisać, dlaczego tak jest, czy za matkę się nie dostaje odznak, czy o co chodzi. Bo ostatnio właśnie patrzyłem, no i tam w tych odznakach, gdy startuje sobie rana i tam się wybiera postać, to tam są właśnie te odznaki, no a w Isaacu jej nie było, więc nie wiem o co kaman. Także jeżeli ktoś tam ogarnia, to może mi napisać, dobra. No chodź tu. Chcę ten ogień jeszcze rozwalić, ok. Dobra, i teraz ją. Te muchy się nieraz zacinają i nie chcą lecieć, to też jest, można powiedzieć, minus. Dobra, mamy treasure room. No i co? No i chyba szukamy bossa. Chyba już tutaj nie będziemy każdego pomieszczenia sprawdzać. Mamy 10 monet, mamy 5 kluczy. To w sumie można by wejść do sklepiku, tak mi się wydaje. Jeszcze kolejna monetka. Zobaczmy, co tutaj w tym. Aha, czyli pauzuję wszystkich, dopóki nie zacznę strzelać od nowa. Spoko, to jest akurat, wydaje mi się, że git. Chociaż, czy ja wiem, czy takie bardzo przydatne. Może w jakiejś kryzysowej sytuacji, jak będzie na nas szedł pocisk, to może się przydać. Dobra, zobaczymy, czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku na bossa. Widzimy, że mamy sklepik, także do niego też zajrzymy. Spróbujemy tutaj coś fajnego sobie wyłapać. Okej, tą gliździorę bierzemy. Kolejny kluczyk, więc też jak najbardziej spoko. No i co my tutaj mamy? Okej, a co ten pils? A, to nie wiadomo. Dobra, czy my to chcemy za 15? No nawet nie mamy 15, ale chyba nie. Chyba nawet jakbyśmy uzbierali, to nie będziemy kupować. I zobaczcie, no nie ma tego, nie ma tego bankomatu, powiedzmy. Tu jest tylko do resetu, że można sobie zresetować w razie czego itemki, które tu mamy. Ale bankomatu nie ma, więc nie wiem o co chodzi. Możecie mi też napisać w komentarzu, dlaczego go właśnie nie dostaję jakby. I mamy bossa, więc od razu sobie lecimy na tego bossa i na kolejne pięterko, żeby tutaj nie przedłużać, powiedzmy. Jest bateria, ale bateria nam się nie przyda, okej, wchodzimy. No i spoko, i co to jest za bossik? On tutaj tymi płomieniami, o ile dobrze pamiętam, strzela. Dokładnie. A, w sumie to nie jest ciężki, jeżeli on się nie będzie przemieszczał, a z tego co widzę on stoi w miejscu, to raczej jest dosyć prosty. Te muchy, zobaczcie, że jedna mucha zabija od razu tego jego pomocnika, powiedzmy. O, on jeszcze tak strzela, okej. Tego się nie spodziewałem, powiedzmy. Ale spoko, no raczej boss prosty i raczej ciężko na nim stracić serduszko. Dobra, przed samym tym, okej, damage up. To akurat pamiętam, damage up, range up i tear haked. Więc spoko, więc to jest jak najbardziej fajny itemek. I okej, i chyba tyle. Chyba wchodzimy na kolejne piętro, nie ma co się zastanawiać. Mam nadzieję, że żadnego niebieskiego kamyka nie pominąłem, bo tak jak mówię, na pierwszych dwóch piętrach jeszcze te niebieskie kamyki są w miarę widoczne, natomiast na tym to mi się wydaje, że w ogóle tego nie widzę i często właśnie pomijam niechcący.
No i straciłem serce, super. Tracąc czarne serce, to możemy wziąć, bo to jest fajny itemek. Tracąc serce czarne, zadajemy obrażenia przeciwnikom w tym... w pokoju. Dobra, z tego co widzę tutaj też stracę, dokładniej to jeszcze całe. Super, więc nieźle się zaczął ten pokoik i w sumie zapominam o używaniu spacji, a powinienem użyć spacji, więc to też mój błąd, dobra. No spoko, próbujemy dalej. Cyk. Tego cyk. Obrażenia już mamy spore, no teraz by się przydało, chociaż no tych serc też wcale nie mamy mało. Generalnie no nie jest to złe podejście, uwaga. Tego musimy rozwalić na spokojnie, tego cyk. I dobra, z zielonych nam lecą pilsy przeważnie. Mam nadzieję, że to będzie dobry pils. A, w sumie nam pisze, poczekajcie. No effect, okej, to nawet go nie bierzemy. Cyk. Lecimy dalej, ojojoj. Dobra, udało się. Już się bałem, że jakoś głupio wejdę. Tych trzeba szybko porozwalać. Chociaż to są glizdy bez oczu, więc one nie widzą, gdzie my jesteśmy. I też nas nie raszują. O, i zobaczcie, przeteleportowało nas do Devil Roomu, super. Chociaż mamy 67% szans, no ale mimo wszystko jest to ok. Dobra, tutaj pająki, które musimy pozabijać. Kolejna skrzynka, to jest trollbombka, więc średnio. No i kolejna skrzynka, co to będzie? To będą dwa niebieskie serca, więc ok, jak najbardziej się mimo wszystko to opłacało. Lecimy dalej, od razu mamy bossa, tu są te czaszkarze, powiedzmy, czaszeczki. Więc musimy pounikać, raz, dwa, cyk. Dobra, i mamy woreczek, w woreczku bombka i monetka, więc spoko i dobra, lecimy od razu na bossa, bo też jakby chcę mieć go powiedzmy z głowy. Dobra, on tutaj, a no tak, bo on tak szybko skacze, a nie zastanawia się, zapomniałem o tym, nie ukrywam. Okej, teraz on wciąga i będzie żygał, więc musimy to jakoś pounikać, cyk. Znowu żyga, znowu musimy unikać. Dobra, oj, on tak szybko, no właśnie, to trzeba uważać. On tak szybko skacze, także nie wiadomo kiedy spadnie, ciężko to wyczuć. Zwłaszcza jak się go bije pierwszy raz od dłuższego czasu. Teraz znowu powciągał, no i dobra, i tyle, więc pokonany. I mamy Devil Room, ale ten Devil Room to jest dokładnie ten sam, który mieliśmy przed chwilą, więc jakby... A, to ja zepsułem, to nieważne, mogłem tej karty nie używać, więc no jak sami widzicie, on jest już tutaj powiedzmy zużyty. Dobra, no i jeszcze oczywiście na tym piętrze musimy znaleźć treasure room i lecimy dalej, ewentualnie sklepik, bo mamy tych monet 11, mamy też tych kluczy dosyć sporo, więc ten sklepik jak najbardziej może się przydać, także okej. Dobra, cyk, i co? No tutaj byśmy musieli za skrzynkę poświęcić, więc się raczej nie opłaca. Ile mam bomb? 4, okej. Jeszcze można tego sekretu tam gdzieś przy bosie poszukać. Tutaj możemy rozwalić to lustro, bo z niego wypadną pilsy. Tylko czy to będą dobre pilsy? Pretty Fly drugi, więc jak najbardziej opłacało się, bo te Pretty Fly'e, tak jak mówiłem, możemy mieć maksymalnie 3 i strasznie fajnie one chronią przed pociskami, więc jeżeli się tutaj zapatrujemy na walkę z sercem, które sami zobaczycie, że bardzo dużo właśnie strzela, to te Pretty Fly'e nam na pewno bardzo pomogą. Dobra, tutaj te glizdy, oj, dobra, udało się ominąć, fajnie, tak jak i w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku w ogóle, później jak tak oglądałem, nikt na to nie zwrócił uwagi w komentarzach, co mnie w sumie zdziwiło, ale takie miałem wrażenie, że głos był tam jakoś opóźniony, dobra, szybko go rozwalić. Głos był tam jakoś, nie pamiętam już w sumie, opóźniony albo przyspieszony względem obrazu. Delikatnie co prawda, więc aż tak na pierwszy rzut oka tego się nie dało zauważyć, ale generalnie był, więc nie wiem, no nikt na to nie zwrócił uwagi. Ja tam możliwe, że w montażu coś pomieszałem i tą ścieżkę dźwiękową troszeczkę właśnie względem obrazu inaczej ustawiłem, ale mimo wszystko myślałem, oj uwaga, mimo wszystko myślałem, że to więcej osób zauważy, a w sumie nikt tego nie zauważył, także nie wiem, czy mi się to wydawało, ale raczej wątpię, czy może faktycznie tak było, tylko po prostu tak jak mówię, nikt na to nie zwrócił uwagi. Dobra, te purchawy trzeba rozwalić, tutaj jeszcze jedna, bo już tutaj aż ich trzęsie, żeby sobie wybuchnąć i wszystko chyba, nie, jeszcze za... A, bo jeszcze tu jest, nie zauważyłem. Dobra, no mam nadzieję, przydałaby się jakaś mapa albo coś, bo tak nie jestem pewien, czy w dobrym kierunku do Treasure Roomu idę, no jak widzicie nie. Czyli niestety jeszcze to duże pomieszczenie trzeba będzie przejść, chociaż pójdziemy sobie tędy i może z tego małego już będzie wejście. Oby, no ale zobaczymy, no niestety nie, niestety tu są tylko czaszki,
więc też no nie fajnie. Dobra, cyk, zobaczcie jak ile te... Ojojoj, i zobaczcie, znowu Pretty Fly nas uchronił, bo tak to byśmy dostali obrażenia. Więc no te Pretty Fly'e naprawdę są bardzo pomocne. No i zobacz, mamy tylko dwa, więc jakbyśmy mieli trzy, to w ogóle jesteśmy prawie... O Jezu, ja nie wiedziałem... Dobra, straciłem. Nie wiedziałem, że one tak strzelają śmiesznie, ja myślałem, że one tylko biegną. Czy to wszystko? To wszystko. Poczekajcie, czy ja bym tutaj mógł się dostać? Dokładnie, mógłbym się dostać, bombka za serce, jak najbardziej opłacalna wymiana. Tutaj bombka za bombkę, no to nie ma sensu. Dobra, wchodzimy do treasure roomu. I mamy itemek, który nam daje... Daje nam wszystko tak naprawdę, to jest chyba All Stats Up, dokładnie, zobaczcie, kurde, bardzo fajne nam itemy zaczęły siadać. I tu jeszcze kamyczek z X-em, którego sobie rozwalimy, bombka i kluczyk, więc spoko. Czy my mamy gdzieś tutaj sklepik? Mamy 15 monet, ale sklepiku nie ma. Czyli wygląda na to, że musielibyśmy jeszcze ten ostatni pokój pokonać. Więc spoko, chyba tak zrobimy. Mamy dosyć dużo obrażeń, mamy też generalnie wszystkiego dosyć dużo. Także nam się, można powiedzieć, ten ranik jak na razie udaje. Jeszcze by się przydało, nie wiem, jakiś ten itemek co ostatnio, nie pamiętam co to było. Ten co nam tam mnoży obrażenia, ta głowa, Cricket's Head bodajże. To już by w ogóle była wygrana. O, jeszcze głupio wszedłem samemu w glizdę. Także no właśnie, trzeba sobie samemu utrudnić. Bo taki łatwy ranik, że no nie ma opcji, że trzeba. Dobra, co to jest? To jest coś słabego, z tego co widzę, z tego co czytam. Dobra, tutaj też nic. Powiedzmy, zobaczcie, że znowu nie mamy tego. To możemy wziąć jeszcze na przecenie, niech będzie. I co to jest za pills? No effect, dobra, no to tego nie bierzemy. Zobaczcie, że... w sumie straciłem wątek, nieważne, coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. W ogóle jeżeli chodzi o pilsy, to możecie pomyśleć, że to jest takie cheatowanie, że przed zakupem mi pisze, co daje dany pils, ale to działa na tej zasadzie, że z każdym ranem jakby pilsy mają swoje kolory i te kolory działają tak, że po prostu pilsy z tych samych kolorów mają te same efekty, więc jakby ten mod z tego co widzę to zapamiętuje i po prostu, o jakiś telepilsik, i po prostu działa tak, że jakby od razu mi mówi, co ten kolor, zapamiętuje za mnie kolor pilsa, kolor tabletki, no w skrócie, żeby tutaj nie było właśnie, że cheatuję albo coś, bo ja bym na pewno tego nie zapamiętał, jakbym miał do was gadać, miałbym grać i jeszcze właśnie zapamiętywać, no to nie, na pewno by mi się to nie udało. Okej, znowu tutaj te piżamy giną na jedną muchę, tu mi się ładują, tu są już płody. Także już doszliśmy dosyć daleko, można powiedzieć, 23 minuta, więc no jeżeli chodzi o czas, no to szału nie ma, no ale my tutaj, to jest nasz drugi run, my się tutaj na spokojnie uczymy. Myślałem, czy sobie nie zrobić w ogóle drugiego save'a i powiedzmy tam sobie trenować i tak dalej, ale chyba nie będę tego robił, no bo wiecie, no jednak ograniczać się w tą grania w tą grę tylko na odcinkach, no to jednak jest takie, można powiedzieć, powolny progres, no bo wiadomo, że te odcinki się różnie nagrywa, nieraz częściej, nieraz rzadziej. Ale myślę, że nie, jak mi się tam może jeszcze będzie jakoś nudzić, to sobie właśnie drugi saveik zrobię i tam będę w razie coś testował, coś tam się uczył i tak dalej, i tak dalej. No na razie póki co to mnie tylko nurtuje ten sklepik, to mi możecie napisać o co chodzi, jak to działa, że w tym sklepiku nie ma tej maszyny do ładowania właśnie pieniędzy. Dobra, mamy pociągi i mamy też czaszeczkę, nie wiem czemu mówię czaszkarze swoją drogą. Dobra, no to już jest jeden pokój przed matką, jedno piętro przed matką w zasadzie, więc ci przeciwnicy już nie są wcale tacy prości, ale i tak no mamy takie obrażenia, że i tak w miarę szybko ich tutaj rozwalamy. Pociąg nam się niestety wykoleił, powiedzmy, zostało po jednej główce. No i dobra, pokonani, cyk, i lecimy dalej. Tu jest ogromne pomieszczenie, tutaj strzelają w nas głowami, ale mam nadzieję, że i tak to jakoś sprawnie pójdzie. Zobaczcie, jak tutaj nerwowo ten kolejny. Okej, pyk, pyk. Kolejni, teraz tą piżamę krwawiącą trzeba rozwalić. Tam kolejna jeszcze piżama krwawiąca. Dobra, rozwalone wszystko i teraz jeszcze mi powiedzcie, czy ja tutaj mam jakiś niebieski kamyczek może. Może by się coś trafiło, ale z tego co widzę chyba nie mam, więc dobra, lecimy dalej. Cyk, no chcę jak najszybciej zdobyć właśnie ten, ojojoj, no nie, wlazłem jeszcze sam głupio. To możemy w sumie zostawić na bossa, do szału nie ma, jeżeli chodzi o tą
o tą kartę. Kurde, no i te pająki w takim małym pomieszczeniu, to jest tak chamsko zrobione. Dobra, tutaj czaszki i te ciemne czaszki, które są mocniejsze, bo właśnie wybuchają, ale okej, mucha je rozwaliła, więc to jak najbardziej na plus. Teraz mi się przypomniało, że tam nie szukałem Secret Roomu przy tym bossie, to też o tym zapomniałem, no ale trudno. Okej, ci w nas będą strzelać, cyk, znowu głowa, pyk, dobra, znowu nas tutaj Pretty Fly uratował, bo byśmy dostali i lecimy dalej. O nie, dobra, no nie, 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 nie. Zobaczcie, ile my tu obrażeń dostaliśmy, zostało nam pół serca, ale ja myślałem, że one będą chodzić przy ścianach, a one nagle w nas zaczęły iść. Oj, no zaczyna się robić niefajnie, zaczyna się robić niefajnie. Także musimy tutaj teraz się, powiedzmy, zatroszczyć o jakieś HP, bo zobaczcie, że no już nie jest kolorowo wcale. Dobra, te się będą co chwilę odradzać, ale zaraz tu ich rozwalimy. Dokładnie, cyk, cyk i dobra, i mamy złoty klucz, więc złoty klucz, dzięki niemu możemy wchodzić wszędzie, nie tracąc na tym piętrze ani jednego klucza, także to jest spoko, to jest sympatyczne, powiedzmy. Dobra, tutaj no już wiadomo było, że stracę ten. Tu jakimś cudem nie straciłem, ale okej, już mamy czerwone serce odkryte. Więc dobra, no moja głupota tak naprawdę, tylko i wyłącznie. Te chyba będą na nas skakać, o ile mnie pamięć nie myli. Chociaż nie, chociaż chyba nie. Chyba to jeszcze nie jest aż tak zaawansowany poziom, no ale one strzelają. Dobra, dwie bombki, cyk. I co, czy tutaj by nie było czasem secretu? Tak mi się coś wydaje, ale niestety nie. Okej, wchodzimy tu. No i co my tu mamy? Okej, to jest spoko, w sumie można wziąć, tylko już nie chcę tracić serduszek, tu żadnego kamyka nie ma niestety, kurde, no niedobrze. I zobaczcie, że tak są te pokoje ułożone, że musimy i tak przejść praktycznie całe piętro, żeby właśnie się dostać najpierw do tego treasure roomu, a potem do bossa. No ale trudno, okej, dobra, rozwalony. Cyk i dobra, mamy jakiś woreczek, bombka i kluczyk znowu, więc jak najbardziej na plus. Mamy pająki, one bodajże dokładnie, one wybuchają. Także tutaj na dystans je trzeba porozwalać. Tutaj cyk, no ta mucha czemu nie doleciała, jak już leciała. Okej, no i co my tu mamy? Teraz mamy piżamy, które też w miarę... O nie, 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 ona skoczyła, dobra, cyk. Ta też skacze, to jest ta ulepszona, ale dobra, też ją powinniśmy rozwalić w miarę szybko. Pyk i dobra, wszystko i znowu z nadzieją za kamykiem, ale niestety nie ma. I dobra, mamy już tutaj bosika, z tego co widzę, ale niestety nie ma, nie byłem w sklepie, nie wiem czy ja sklep ominąłem, czy nie ma, chyba powinien być na tym. Ło, co jest? W konsolę wszedłem przypadkiem kliknąłem, a tu jest sklepik, dobra, to ja ominąłem. Więc lecimy do tego sklepu, no i liczymy, że będzie może jakieś serduszko. O, jest maszyna, dobra, no to ładujemy tą maszynę, nie ma co bomby kupować, klucza też nie ma co kupować, więc dobra, więc już mi nie musicie pisać. Maszynka, jak sami widzicie, jest z donacjami, więc jak najbardziej na plus. Nie wiem, od czego to zależy, że ona nie jest w każdym sklepie, tylko tam w wybranych. I ona też nieraz się zacina, w sensie, a to możemy w sumie tej karty użyć, raz na run się zacina, lucky rock, jakieś osiągnięcie. Tak jak mówię, no raz na ranik się zacina i przez to, kurde no, i przez to już nie możemy donatować właśnie w danym ranie, więc to nie jest tak, że jak uzbieramy sobie jakąś ogromną ilość golda, to że możemy tam w nią władować od razu, bo to jest właśnie takie zabezpieczenie, że nieraz ona się zatnie po, załóżmy, 5 monetkach, a nieraz się zatnie po tam 50 monetkach, także to zależy. Dobra, nie straciliśmy tu jakimś cudem serduszka, więc jest okej. O dziwo, i mamy kolejne Cube of Meat, dobra, to jest spoko, on już będzie teraz strzelał dzięki temu, że ta główka się jakby zrobiła. To jest drugi level, czy jeszcze potrzebujemy w razie dwóch, nie wiem czy uda nam się uzbierać, może tak, może nie, ale lecimy w dół i lecimy na matkę. Pamiętamy, że na matce musimy najpierw wszystko ogarnąć, co byśmy chcieli, a dopiero potem właśnie samą matkę, bo pokonując matkę już z niej jakby nie wyjdziemy, więc trzeba treasure room i ewentualnie sklepik ogarnąć szybciej, chociaż do sklepiku i tak monet nie mamy, bo już tam władowałem w tą maszynę. Ja generalnie jestem bardziej za tym, żeby właśnie ładować tą maszynę, aniżeli kupować cokolwiek w tym sklepie, bo rzadko jest taki item, który naprawdę się przydaje, więc no lepiej to po prostu zignorować. Dobra, polecimy tu w lewo, tu nie ma w sumie nic, tu jest Tears Down.
A tu jest Telepils. Tu generalnie można zrobić coś takiego, że jeżeli tak na skos się pójdzie, to można idealnie przejść między kolcami i nie dostać obrażeń. Ale to mówię, no raczej nie chcemy ryzykować. Nie ma co. Dobra, tutaj te znowu trzeba ich wbić w tył. To też wcale takie proste nie jest. Oj, no tu widzę, że on, nie wiem co to jest, on coś tam krwawi. Ale spoko. Dobra, no powoli wyczyścimy. Byleby tutaj mamy 67% na Devil Room, więc byleby tutaj głupio nie stracić. Ojojoj, nie stracić obrażeń, w sensie nie stracić serduszek i będzie jak najbardziej na plus. Dobra, no to jest ciężki pokój, ale na szczęście musimy przechodzić dalej, bo tam nic nie ma. Czyli idziemy tu w górę. Ja omijam to pomieszczenie, tamto duże, ale znając życie będziemy i tak musieli. Ojojoj, dobra, udało się. Dobrze, że mamy takie duże obrażenia, bo naprawdę by tu było ciężko. A tak to w miarę szybko czyścimy te pokoje, dobra, ledwo. Cyk, no mówię, tak jak przewidziałem. I tak będziemy musieli przez te pokoje przejść. Ale dobra, ten z tego co widzę nie jest wcale jakiś ciężki. Także go raczej tutaj w miarę szybko porobimy. Tu trzeba na dystans, bo to jest czarny, czyli on wybuchnie. Dokładnie, i dwie bombki nam zrespił, więc spoko. Akurat bombek za wiele nie mamy, także się jeszcze mogą przydać. Z tych czaszek co leżą na ziemi może czarne serce w sumie wylecieć. No ale to tak bombę za czaszkę marnować, nie wiem czy mi się chce, jeżeli mam być szczery. Czy to już wszyscy? Nie, z tego co widzę jeszcze jeden został, nawet dwie zostały, o zobaczcie. Nawet nie wiedziałem. Cyk. Okej, pokonani, no i co? No i spróbujemy, no może jakieś czarne serce tam nam poleci. Nie jest to zbytnio opłacalne, no ale może. Czy te czaszki się w ogóle da przesunąć? Nie da się, okej. Tu jak ustawimy, to powinniśmy dwie rozwalić, dokładnie. No i nam jakaś karta poleciała, The Fool, ale to raczej nam się nie przyda. No fajnie jakby nam jakiś pilcik, na przykład Balls of Steel, który tam nam bodajże dodaje chyba dwa albo trzy niebieskie serca. Dobra, tu już są pająki, które strzelają Brimstone'em, no więc trzeba uważać. Okej, ledwo i cyk. Dobra, no to pójdziemy sobie w prawo i mamy treasure room, więc spoko. O, i dostaliśmy właśnie obrażenia. Właśnie nam z 67% zrobiło się 0,5% na Devil Room. Nie wiedziałem, że one tak skaczą aż tak daleko. Także się powiedzmy tego nie spodziewałem, ale mamy HP up, więc to jest spoko. Dodatkowe serduszko w naszej sytuacji jak najbardziej się przyda. Dobra, mamy znowu Brimstone'y. Cyk, pyk, uwaga, bo ten zaraz strzeli. Cyk i dobra, i rozwalamy go, mamy jakąś monetkę, mamy też sklepik. PhD by nam się przydało, ale raczej 15 monet tutaj nie zbierzemy, to chyba nie ma co się łudzić, więc dobra, na razie nie będziemy ładować maszyny. Jeszcze zobaczymy, może nam jakaś duża moneta wypadnie, nie mówimy nie, ale raczej będziemy chcieli tą maszynę załadować, bo potem po matce na tym, tam gdzie jest to serce, na tych kolejnych piętrach chyba już nie ma w ogóle opcji. To nam nic nie daje. Chyba nie ma w ogóle opcji już sklepu, więc no tam już nie będziemy mogli nic załadować. Także wszystkie monety dobrze się właśnie wyzbyć w tym pomieszczeniu przed matką. Dobra, lecimy dalej i szukamy teraz bossa. Oj, tu widzę, że chyba to nie będzie kolorowo. Dobra, jakoś tu póki co próbujemy manewrować. Zobaczcie, udało się. Ej, nie dostaliśmy żadnych obrażeń. Tu nam chyba znowu te Pretty Fly'e pomogły. No ale tak czy siak, naprawdę spoko. Dobra, musimy przelecieć. To nie, tak czułem, że na tych kolcach one się pojawią za chwilę. Ej, no dobra, no co? Jedno serduszko stracone. I tak już mieliśmy małą szansę na ten Devil Room, więc w sumie zbytnio nas to nie robi. No ale cóż. Niedobrze. Głupio tracę serduszka często. Muszę jeszcze się nauczyć, żeby tego nie robić. Głównie na odcinkach, bo ja tak jak zgram samemu, no to pół biedy. Ale jak ktoś kto ogląda, to może go to irytować, że właśnie głupio włażę w te chociażby kolce. Okej, tutaj mamy zwykłego pajęczarza. A tu są jeszcze łapki, o kurde. W ogóle nie słyszałem tego, bo nie mam słuchawek założonych, a te łapki słychać tam na początku. Dobra, jeszcze to rozwalić i chyba wszystko. Okej, wszystko. No dobra, pójdziemy tu. Dobra, tu nic nie ma, więc spróbujemy iść tu. Oj, nie. Dobra, to trzeba jakoś w miarę szybko rozwalić. Dobra, no teraz już na luzie. Czy jest tu jakiś kamyczek, którego my szukamy? No z tego co widzę, to nie ma. Niestety, okej, tego cyk. Oj, troll bombka.
niech ona tam sobie podziała, a rękę mamy zamkniętą, więc idziemy chyba dalej. No już zaraz powinna być ta matka. Zobaczcie, że znowu musieliśmy przejść praktycznie przy... O, jest kamyczek z X-em. To jest jak najbardziej spoko. Cyg i dwa serduszka. No szkoda, że dopiero teraz, jak już to czerwone straciliśmy. No ale zawsze to tam na kolejne piętra ta dodatkowa powiedzmy przeżywalność nam się przyda. O, to są te, co skaczą. Czyli one wyglądają troszeczkę inaczej niż tamte. Będę pamiętał, mam nadzieję. No to jest też ten minus, że jakby nie gram regularnie, tylko sobie od czasu do czasu tutaj wchodzę, powiedzmy, do tej gierki. I właśnie przez to, gdzie tu był sklep. Kurde, już nie pamiętam, chyba tam po prawej stronie. I właśnie przez to, wiecie, nieraz zapominam, co jakiś tam przeciwnik robi i tak dalej, więc to jest właśnie minus. No ale trudno, okej, mamy 4 monety, wpłacimy je sobie do sklepu, cyk. O, i dostaliśmy itemek, Blue Map, więc widzicie, właśnie dlatego opłaca się tutaj wpłacać, bo przy jakichś tam okrągłych sumach, teraz chyba przy 25, jest kolejny itemek się odblokowuje, a jak zdonatujemy na przykład w tym ranie, tak jak teraz zostawiliśmy tam chyba na 12 czy tam na 13 maszynę, to przy kolejnym ranie ona już będzie zdonatowana, wiecie o co chodzi, więc jakby to jest takie ogólne, a nie tylko na danego rana. Także na tej maszynie tam nawet można do 500 końców dobijać. No i to wcale nie jest takie trudne wbrew pozorom, bo jednak jak tutaj sobie będziemy dużo grać, to jest właśnie proste. Dobra, matulę musimy rozwalić. No to już ostatnio zrobiliśmy, więc wiecie, że to nie jest wcale takie trudne. Te kamyczki nam pomagają, żeby się w razie chować przed pociskami. No ale ta matula nam tutaj skutecznie je utrudnia. W sensie utrudnia, rozwala po prostu tą swoją nogą te kamyczki. Dobra, cyk, cyk. O, wcale tych obrażeń takich dużych nie mamy. Chociaż ja się tutaj skupiam na rozwalaniu tych przeciwników, a nie na tym, żeby tą matulę bić. Dobra, okej, już prawie pół HP, więc nie ma tragedii. Teraz w to oko trzeba bić. Oj, stopa, dobra, nie zdążyłem zareagować. No niestety, jedno serce nam zabrała tą stopą. Kurde, to duże, ja myślałem, że pół. No ale cóż, no takie życie. Cyk. No prawie, no wcale kurde, z tego co widzicie, no ona ma dosyć sporo HP, ale wydaje mi się, że ostatnio ją chyba szybciej rozwaliśmy. No ale ostatnio mieliśmy tego Cricket's Head'a, to jest w ogóle OP itemek. To nie ma co porównywać i znowu dostałem serce, super. Mamy 18% na Devil Room, gdzieś tam nam wzrosło przypadkiem, z tego co widzę. Kolejny bucik. Dobra, no już prawie, już końcóweczka nam została. Żeby ją rozwalić, trzeba unikać tych butów koniecznie, dokładnie. I okej, okay, rozwalona. I co my dostaliśmy? Range up, shot speed up, black heart. Okej, okay, więc to jest fajny itemek. Czy tutaj my mamy jakieś kamyczki? Ta mapa mi zasłania, a ja ją mogę tabem zminimalizować, to mój błąd. No ale nie, z tego co widzę to nie. I zobaczcie, teraz nam się gierka nie kończy, tylko mamy kolejne pięterko, więc właśnie wchodzimy do tego kolejnego pięterka i mamy łomp, czyli teraz zobaczcie, że czaszka jest dopiero za jedno piętro, czyli tam jest właśnie to serce matki, czyli kolejny taki, można powiedzieć, boss końcowy gry, więc jakby gra się rozwinęła. Natomiast teraz to będzie taki po prostu zwykłe piętro z jakimś tam bossem na końcu. Tylko musicie pamiętać, że tutaj, w sumie ja sam nie pamiętam, wiem tylko tyle, że tutaj każde obrażenie, jakie dostaniemy, zabiera nam jedno serce, a nie pół, tak jak tam w poprzednich piętrach, to raz. A dwa, tutaj chyba nie ma w ogóle żadnych, o, to się opłaca wziąć. No nie, dobra. Nie ma tutaj, z tego co kojarzę, sklepów i chyba treasure roomów też nie ma, chociaż tego drugiego nie jestem pewien, więc zaraz zobaczymy. Dobra, no tu musimy to w miarę szybko porozwalać. Cyk, no obrażenia jakieś tam są, powiedzmy, ale mówię, no gdzieś ta matka mimo wszystko długo nam, uwaga, długo nam schodziła, nie wiem czemu. No szkoda by było teraz, nie oszukujmy się, przegrać, więc no mam nadzieję, że mimo wszystko mi się uda pokonać tego, to serce tej matuli. No ale to jeszcze nie są takie kombosy, jakby mogły być w tej gierce, jednak my tutaj możemy o wiele więcej zdziałać, nie oszukujmy się, gdybyśmy właśnie
gdybyśmy właśnie mieli tutaj więcej temku odblokowanych, ale no widzicie, no dzisiaj też coś tam odblokowaliśmy w tym ranie, więc można powiedzieć, że powoli do przodu i będzie coś tam odblokowywane. Te areny już są coraz mocniejsze, sami widzicie, że teraz nam, o, nawet trzeci boss, ja myślałem, że są tylko dwa, a tutaj nawet trzy, więc no sami widzicie, że coraz ciężej to wszystko idzie. No i mówię, no tutaj każde obrażenie, które dostaniemy, kosztuje nas jedno pełne serce. No a nie chcemy zbyt dużo tych obrażeń dostać, no bo jednak im więcej serc będziemy mieli właśnie na serce, tym lepiej tak naprawdę dla nas. Okej, cyk. No i dobra, rozwalone. Chyba ani razu nie używam jeszcze tego spacebara, odkąd go dostałem, także śmieszna sytuacja. Aha, tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, lecimy tu. Tutaj musimy te rozwalić, zanim się urwią, bo one są potem jakieś tam wściekłe i na nas lecą, takie zdenerwowane. Dobra, tu mamy pajączki. Te pajączki też dobrze by było szybko rozwalić, bo one są niestety nie do przewidzenia. Dobra, tutaj tego. No, kurde, jak się daleko od nas pojawia. No, dawaj. Jaki on wytrzymały jest w ogóle. Cyk. Coś tam nas przycięło, z tego co widzę, ale... No, dawaj, dawaj. Kurde, no ile on wytrzymuje tych pocisków? Okej, pokonany. No, jeszcze by się czerwone serce przydało zdobyć gdzieś. Tu też dwa bossy. Kurde, coraz cięższe to wszystko, ale one akurat są dosyć proste. W sensie można powiedzieć, że nie są zbyt mądre, bo tak po prostu za nami lecą bezmyślnie. Możemy się stać jeszcze więksi. No, jeżeli chodzi o walkę z sercem, to nie wiem, czy to, że się stajemy jeszcze więksi, jest zbytnio opłacalne dla nas. No ale okej, no zobaczymy, jak to wyjdzie, wiadomo. Tam jest ten pokój. Kurde, no nie, jeszcze dostaliśmy serce, aj. Co to robi? Możemy wziąć, w sumie to ta kupa już nam się nie przyda. Ta kupa działa tak, że... O, tu tutaj chyba będą rączki. Ta kupa działała tak, że... No jeszcze dostałem... Nie mogę się wysłowić przez to. Ta kupa działała tak, że dostawaliśmy, mieliśmy dużą szansę, że jak rozwalimy jakieś gówno w grze, to dostaniemy tam jakąś monetkę czy coś w tym stylu. No a teraz już chyba tutaj kup nie będzie, więc generalnie już możemy to sobie... właśnie zignorować i wziąć coś innego. Dobra, no trzeba tutaj koniecznie uzupełnić te serca, bo jednak mimo wszystko są one potrzebne, a mamy tylko dwa, czyli w teorii możemy tylko dwa hity dostać. Także no słabo, okej, tu mamy serce. To serce jakby odpowiada za maskę. Jeżeli my tej maski nie możemy rozwalić, ale jeżeli rozwalimy właśnie serce, to i ta maska znika dokładnie. Tak jak teraz sami to zobaczyliście. Cyk. I lecimy, o nie, to są te oka, one strzelają. Oj, oj, oj. No atakuj. Dobra, cyk. Udało się i mamy bossa. No ale czy my na tego bossa chcemy iść z dwoma sercami? No nie wydaje mi się. Więc no nie, wlazłem w to. Dobra, zaraz zginę i tyle będzie. I taki będzie run. Także no, ciekawa sytuacja. Ile mamy bomb? Mamy 8 bomb. Musimy rozwalać kamienie, bo rozwalanie kamieni czerwonych, możemy z nich wydropić serce, z tego co kojarzę, więc musimy się tak uratować. Kurde, no jeszcze nam dało tego mocniejszego przeciwnika, jak na złość. Okej, ten rozwalony, no jeszcze ten zwykły, ale też rozwalony. Teraz spoko, tutaj się wycofać. Tutaj się wycofać i okej, no i mamy niestety kluczyk, mamy też bossa, no ale oczywiście nie idziemy na niego z jednym sercem. Spróbujemy tutaj dostać jakieś czerwone. Tu niestety nic, tutaj też nic. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że te czerwone faktycznie dawały nam serduszka, no bo jak tutaj zginę, no to będzie tragedia. Nie oszukujmy się. Dobra, cyk, spróbujemy, tak, okej, mamy połowę, no połowa nas zbytnio nie robi. O nie! Kurde, nie wiedziałem, że to może strzelać. Jezu, dramat. Okej, dostaliśmy pół serca, no to nie jest nic wybitnego. Tu jeszcze mamy, z tego co widzę, jakieś kamyki. Okej, to nam nic nie zrobiło. Tutaj cyk i tutaj jeszcze możemy postawić. Też strzeliło, no ale żadnego serca nam nie dało, no ale to jest pech. Dobra. No nic, no idziemy. Co to robi? To strzela. Aha, w ten sposób, okej, to tam nie idziemy. No raczej nie chcę iść z możliwością dostania jednego hita na bossa, bo to raczej będzie samobójstwo, tak mi się wydaje. Także będziemy musieli sobie przejść
kilka pomieszczeń. Chociaż kurde, jak tutaj nie ma treasure roomu, to takie chodzenie po tych pomieszczeniach zawału dostanę. Chyba nie ma zbyt dużego sensu. Ile mamy bomb? Zero bomb już mamy. Dobra, wiecie co? Idziemy na bossa. Idziemy na bossa, jest szansa, że nie dostaniemy żadnego. A my mamy w ogóle koniczynkę minus jeden. To też swoją drogą mamy bardzo małą szansę na fajne pilsy. Aha, dostaliśmy, zostało nam pół serca. W ogóle on nas zaatakował w tak szybkim tempie, że nie zdążyłbym zareagować. To tak swoją drogą. Dobra, mamy pół serca, co ciekawe. I teraz nie możemy zginąć. O, odrodziłem się. A czemu ja się odrodziłem? Z jednym sercem. Co tu się zadziało? Czy Lazarus ma jakby taką umiejętność pasywną, że on się odradza, czy coś w tym stylu? Nie jestem pewien, ale okej. To było dziwne, nic tam nie pisało, wiecie, w menu głównym, więc ja jakby nie wiem, co on tam może robić, a czego nie może. No ale okej, no co, mamy dwa serca, także jest lipa, mamy dwa serca na... No nie... No już mamy jedno serce, czemu mi takie pomieszczenia daje? Osoba, która napisała, żebym grał na hardzie, biorąc pod uwagę, jakie mam umiejętności zerowe. No jesteś niemiłym człowiekiem, nie oszukujmy się. Jesteś niemiłym człowiekiem, bo zbejtowałeś mnie, bo sam widzisz, jak to wygląda. Zwłaszcza, że ja na łombie nie byłem już od dawna. Tak jak tych pierwszych przeciwników, no to jeszcze kojarzę. Tak tych z łombu już nie bardzo. Dobra, zaraz wybuchnie mi na mordzie i tyle będzie, okej. Okay. Ona chyba nie wybuchała nawet, no ale nieważne. Dobra, tutaj znowu te mózgi. Cyk, no trzeba to jakoś w miarę szybko rozwalić. Ten też, no my z jednym sercem raczej serca nie pokonamy, nie oszukujmy się. A tutaj szansa na dostanie kolejnego jest dosyć mierna. No ale cóż, no będziemy próbować, no nie ma co. Ranik wyszedł bardzo długi, szkoda by go było przegrać, no bo jednak trochę czasu straciliśmy. Idę od razu tutaj, bo znając życie i tak będę musiał. I tak będę. Okej. No i co, no, to by było na tyle. No niestety, no, Ranik nie zawsze będzie wygrany, nie oszukujmy się. Szkoda, że straciłem 51 z tego, co widzę na liczniku tutaj nagrywania minut na ten run. No ale wyszło słabo. No ten hard mi się wydaje, że ten hard mnie zabił. No to jest jeszcze za mocno. Ja też parę razy głupio straciłem serce. Druga sprawa, wydaje mi się, że nie raz, że nie używałem spacebara. To praktycznie wcale, bo nigdy nie jakoś nie widziałem zastosowania dobrego. To druga sprawa, też miałem ten itemek, że jak ja stałem, to chyba nie dostawałem obrażeń. To też mogłem tego nieraz użyć, a wydaje mi się, że tego nie używałem. No ale okej, to dopiero drugi odcinek, to dopiero nasz drugi run, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie chciałem zresetować, chciałem zrobić exit game. I co, no kolejne odcinki, no raczej będziemy na tym hardzie próbować, bo chociaż będziemy się uczyć tutaj uników i tak dalej. No ale no, przez to mogą być częściej takie rany. Ale spoko, myślę, że i tak run długi, więc wyszło spoko. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, komentarze, lajki, bardzo oczywiście będzie mi miło. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!